chyba hełm. Tam. Poddaj się. Zosia, ale ja też chcę tak. Zosia, czasów PRL-u propaganda starannie starała się wpoić, że wszystkie bunkry, mówiąc brzydko, są po niemiecku. To są oczywiście fortyfikacje polskie i to jest absolutny wyjątek, że był taki duży zespół tak ciekawych fortyfikacji tu na Mierzei Helskiej, który jest zdominowany przez budowlę okupanta. Skansen fortyfikacji, na terenie którego jesteśmy, obejmuje bardzo wiele urządzeń i budowli fortyfikacyjnych. Pierwsza rzecz od strony przeciwnika to pas przeszkód. Są zrekonstruowane zapory drogowe, zapory przeciwpancerne. Mamy też zachowany rowy przeciwpancerne pochodzące już z 1945 roku, kiedy tymi fortyfikacjami zawładnął okupant. Kolejnym pasem fortyfikacji to linia schronów należących do fortyfikacji stałej. Czyli kolejnym pasem umocnień to linia schronów należących do fortyfikacji stałej. Rozciągają się od plaży morza do plaży zatoki. Tworzą je cztery schrony bojowe. Sokół na plaży, broniący plaży zatoki. Sabała, stanowiący punkt centralny. Schron Saratoga, obroniący dawnej drogi do wsi Hel. I schron Sem, broniący plaży morza. To linia fortyfikacji stałych. Schrony bojowe, jak sama nazwa wskazuje, służą głównie do walki. To co ważne, to na terenie Mierzei Helskiej są to jedyne prawdziwe schrony bojowe. Cała reszta, szczególnie budowle obronne na terenie rejonu mocnego Hel, to są wszelkiego rodzaju działobitnie, ukrycia bądź magazyny. Nawet bateria Schleswig-Holstein, nosząca dzisiaj dumne miano Muzeum Obrony Wybrzeża, tak naprawdę to jest budynek koszarowo-magazynowy z działobitnią. W kaszarach mamy okna, a to, że jest wykonany z żelbetu, to nasze bloki z wielkiej płyty, szereg budownictwa mieszkaniowego, także jest wykonany z żelbetą, więc i Niemcom możemy to wybaczyć. A wracając do schronów bojowych, to mamy cztery schrony fortyfikacji stałej. Służyły do walki, do bezpośredniej walki z piechotą przeciwnika. Wobec czego ich głównym uzbrojeniem były jakieś środki bojowe. W tym wypadku broń maszynowa jako podstawowy element ówczesnego pola walki oraz armaty przeciwpancerne, ponieważ dość mocno obawiano się tutaj na Mierzei Helskiej działania broni pancernej przeciwnika z uwagi na bliskość granicy z Niemcami. Kawałek za Władysławowem, więc ona wsiąść do czołgu, wyjechać na plażę, w ciągu 30 minut dojechać do Helu. Tego nie pozwalały zrobić właśnie fortyfikacje pod Jastarnią. Konkrety uzbrojenia schronów bojowych są tak naprawdę mało ważne. Była to taka broń maszynowa, jaką ze sobą przywiozła obsadzające to jednostki z piechoty. Być może były to CKM Maxim, być może były to CKM Brawli, a być może były to CKM C4, o których mamy przesłanki, żeby tak myśleć. Tak samo broń osobista stanowiła taką broń, jaką ze sobą ci żołnierze przywieźli. Od Bisów po Mausery, czy po RKM Brawli. To jest mało ważne w fortyfikacji. Z pewnością załogi miały dużo środków ogniowych, żeby sprowadzić ogień do przeciwnika. Wygląda jak taki człowiek.
z ochrony pogranicza. Oddelegował w 1939 roku tutaj na Mierzeję Jehelską jeden ze swoich batalionów. Siły budowlane także. Wykonano, czy wzniesiono fortyfikacje i polowe, i stałe. Obsadzono ich tymi żołnierzami i tworzyło to ośrodek oporu Jastarnia, sił lądowych, oczywiście podlegający ogólnie dowództwu floty, ale stanowiący nieodrębny organizm organizacyjny, oczywiście obronny. Stałych. Wokół nich nie było w żadnym wypadku piechoty, ponieważ w sytuacji, gdy strony znalazłyby się pod ogniem ciężkiej artylerii, wszystko co wokół uległoby zniszczeniu, z wyjątkiem struktur żelbetowych. Wobec czego piechotę odsunięto poza rozrzut artylerii około 150-200 metrów do tyłu. Jeżeli się przesuniemy do tyłu, czyli w kierunku już miasta Jastarnia, mamy linię fortyfikacji polowych, na których znajdowały się oczywiście okopy, ziemianki, ale także polowe strony żelbetowe, ponieważ materiał nie stanowi o jakości fortyfikacji czy rodzaju fortyfikacji. I jednym z nich jest schron Blekki, który również stanowi element skansenu, jest ładnie wyeksponowany, zrekonstruowany fragment okopów. Mamy też fundamenty schronów w budowie, ale nie są to najbardziej spektakularne miejsca skansenu. Daliśmy radę to przejść, mniej więcej 3 km gdzieś tak trasy trzeba zrobić, żeby te wszystkie punkty zaliczyć. Tak jak widzicie tutaj z tyłu za mną bunker na plaży, takie bunkry na plaży są dwa niestety. Do tego tutaj nie możemy wejść, od strony morza możemy sobie wejść, jest do połowy zasypany piaskiem. Super sprawa, naprawdę na taki troszeczkę bardziej może pochmurny dzień, rewelacja. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następny piątek.